Stany Zjednoczone zamykają szkoły. Czarnek chce pomagać. Zakaz sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi. I na koniec ciekawa decyzja jednego baru. Ja się nazywam Maciej Podstawka, dzień dobry, przypomnę tak tylko, że na kanale Kto Wygrał, naszym kanale sportowym, wypuściliśmy właśnie historię Jerzego Brzęczka, całą jego sylwetkę przeanalizowaliśmy, jeśli was to interesuje, a to jest chyba jedna z najgłośniejszych osób, nie tylko świata sportu, ale w Polsce w ogóle, no to koniecznie sprawdźcie ten materiał, tu macie link. Tu fragmencik. Później trafił do Wisły Płock. Sytuacja w Wiśle zrobiła się mocno niepewna, zupełnie bez ostrzeżenia. Nikt akurat tam przecież nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji. Nobody expects the Spanish Inquisition. Nieprawdaż? I lecimy z pierwszym tematem. Good evening. As we come on the air in the West tonight, it is great to have you with us on this Wednesday evening. And as we come on the air this evening, the nation has now reached that grim new milestone. More than 250,000. Od czwartku szkoły publiczne w Nowym Jorku będą zamknięte na czas nieokreślony. Przejdą całkowicie na nauczanie zdalne. Burmistrz Bill de Blasio uzasadnił tę decyzję podwyższeniem w mieście wskaźnika zakażeń w ciągu 7 dni w średnio. Wskaźnika zakażeń w ciągu 7 dni średnio do 3%. W samych tylko szkołach odsetek testów na obecność wirusa z pozytywnym wynikiem jest stosunkowo niski i sytuuje się poniżej 1%. De Blasio zapowiedział jednak jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, że budynki będą zamknięte ze względów bezpieczeństwa, jeśli wskaźnik infekcji w mieście dojdzie do 3%. Jak zapewnił podczas konferencji prasowej rodziców, uczniów i nauczycieli, celem miasta jest jak najszybszy powrót do nauki z bezpośrednim udziałem uczniów. Wszyscy jesteśmy bardzo zasmuceni z powodu podjęcia tej decyzji, ponieważ tak dużo pracy włożono w przygotowanie szkół, otwarcie ich i utrzymanie bezpiecznymi, podczas gdy prawie żaden inny główny system szkolnictwa w Ameryce tego nie zrobił. Wyznaczyliśmy jednak bardzo jasny standard i musimy się go trzymać, podkreślił de Blasio. Powrót do zdalnego nauczania robi też inne kłopoty. Według miejskiego komisarza dotyczącego spraw szkół Richarda Karanzy w Nowym Jorku jest około 60 tysięcy uczniów, którzy wciąż nie mają niezbędnego sprzętu do wirtualnej edukacji. Według władz szkolnych do końca przyszłego tygodnia miasto ma otrzymać około 40 tysięcy urządzeń. W sumie zamówiło ich około 100 tysięcy dla zaspokojenia potrzeb. Prezes Związku Zawodowego Nauczycieli Michael Mulgrew w wydanym oświadczeniu apelował o stosowanie przepisów mających ułatwić zwalczenie Maurycego. Teraz zadaniem wszystkich Nowojorczyków jest zachowanie dystansu społecznego, noszenia maseczek i podejmowanie wszelkich innych kroków w celu znacznego obniżenia wskaźnika infekcji, tak aby budynki szkolne mogły ponownie zostać otwarte, powiedział Mulgrew. Right now we are in a absolutely dangerous situation. This is not crying wolf. No i macie teraz weryfikację tych amerykańskich ekspertów, którzy przeprowadzili badania na temat, gdzie najczęściej się zarażamy i nawet nie uwzględnili tam placówek poświęconych dla nauki najmłodszych pokoleń, a co ciekawe wskazali na pierwszym miejscu siłownie. Co do samego zamknięcia szkół, oczywiście jest to decyzja chyba dobra, ile się mówi, że niby dzieci niby zakazić się nie mogą albo przechodzą to bezobjawowo, ale przecież mogą roznosić na swoje rodziny, a problem w służbie zdrowia, jakby nie było, jest teraz na całym świecie. Udowadnia to chociażby wzrost zakażeń w Polsce liczony od września, no i we wszystkich innych krajach. Ostatnio widziałem pod jednym z naszych filmów komentarz, który celnie zwrócił uwagę na temat szkolnictwa. Jestem w stanie się poniekąd z tym zgodzić. Otóż sporym problemem młodego pokolenia może być to, że przez brak kontaktu z rówieśnikami mogą być oni bardziej wyprani przez internet, który przez algorytmy potrafi namieszać w baniach młodych ludzi dokładnie w taki sam sposób jak telewizja przez podrzucane treści. No a czasu teraz przed monitorami spędzają oni zdecydowanie więcej niż wcześniej. Poza tym może być większy współczynnik osób chorych na depresję. Jak wiadomo, długie siedzenie przed ekranami i izolowanie się sprawia, że trudniej nam nawiązać prawdziwe relacje. Internetowe relacje, mimo tego, że możemy wybrać z kim się ziomkujemy, to jednak takie relacje nigdy nie zastąpią tych z prawdziwego życia. Jestem ciekaw, jak to się rozwinie, bo dzieciaki mogą faktycznie w przyszłości mieć problem. Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. Lecimy. Tak jak zapowiadaliśmy, przekazujemy kolejne około 300 milionów złotych, tym razem na zakup sprzętu.
Przekazujemy około 300 milionów złotych na zakup sprzętu, powiedział minister edukacji Przemysław Czarnek, informując o podpisaniu rozporządzenia. To kwota, która została już zapowiedziana wcześniej. Szef Ministerstwa Edukacji Narodowej poinformował, że podpisze rozporządzenie o wsparciu nauczycieli w nauce zdalnej. Mówił, że około 300 milionów złotych zostanie przekazane na refundację zakupu akcesoriów informatycznych niezbędnych dla nauczycieli do prowadzenia nauki zdalnej. Dzisiaj podpisuje rozporządzenie dotyczące wsparcia nauczycieli, którzy prowadzą naukę zdalną dzisiaj i którzy będą prowadzili tę naukę zdalną jeszcze przez jakiś czas. Jaki? Zobaczymy, jak się będzie rozwijać sytuacja związana z Maurycym, powiedział Czarnek na konferencji prasowej w siedzibie resortu. Podkreślił, że ministerstwo przekazuje kolejne około 300 milionów złotych na zakup niezbędnego sprzętu do nauki zdalnej. Tylko w tym roku mamy już około 1 miliarda złotych przeznaczonego ze środków rządowych na wsparcie nauki zdalnej, dodał minister. W grudniu środki finansowe refundujące zakup sprzętu do nauki zdalnej znajdą się na rachunkach nauczycieli, poinformował minister edukacji i nauki. Zapowiedział również, że nauczyciele będą mogli dokonywać zakupu sprzętu do 7 grudnia. Zdajemy sobie sprawę, że to nie są środki, które całkowicie rozwiązują problem nauki zdalnej. Będziemy kontynuować nasze wysiłki, aby tę naukę zdalną udoskonalać, żeby była ona jeszcze bardziej efektywna, zapowiedział Czarnek. Minister poinformował, że refundacja dotyczy jedynie zakupu sprzętu dokonanego w bieżącym roku szkolnym, a więc od 1 września. 25 listopada przekażemy na rachunki poszczególnych organów prowadzących w zdecydowanej większości przypadków na rachunki samorządów środki finansowe, które w 100% pokryją te refundacje, przekazał Czarnek. Panu ministrowi finansów, panu ministrowi Dariuszowi Piątkowskiemu, który tę naukę zdalną wprowadzał. Okej, z jednej strony dobrze, że Czarnek robi coś więcej, co wychodzi poza kwestie światopoglądowe i ten ruch zdecydowanie nie jest zły, ale jakby się tak głębiej zastanowić, no to cholera, czy przypadkiem tak nie powinno być od samego początku, że państwo gwarantuje nauczycielom potrzebny sprzęt do kontynuowania nauki? Wbrew pozorom nie jest to wcale takie drogie, a już na pewno można było spokojnie na to zaoszczędzić, nie trwoniąc kasy na wszystko, co okazało się niepotrzebne. Okej, mają nauczycielom i szkołom zwrócić ten hajs, który wydali na zakup kamerek, lepszego internetu czy dodatkowego oświetlenia, ale spójrzmy prawdzie w oczy. Oni mieli i w sumie dalej mają problem z przydzieleniem, komu należy się tarcza antykryzysowa, a komu nie. A z wypłacalnością tego typu usługi można wyczytać wiele opinii, że nie jest ona w najlepszym stanie. Plus technologia nie załatwi problemu nauczycieli, którzy czasami zwyczajnie nie są w stanie nauczać zdalnie, no bo nie umieją korzystać z komputera. Nauka zdalna jest od prawie roku, a dalej nauczyciele mają problem z wysłaniem do wszystkich dzieciaków czy rodziców maili z zadaniami, bo akurat nie dopisali czyjegoś maila czy coś. No, powinny być zorganizowane szkolenia dla tych ludzi, to takie kompleksowe, natychmiastowe, mocne, intensywne. Nasz poziom edukacji leży po co nam nauczyciele, którzy poniekąd są autorytetami dla najmłodszych, uczą ich wartości opierdzielania się i pomalutku, bo tak nauczyła ich 70-letnia Helena, prowadząca zajęcia z historii, która mówi tak wolno i nudno, że słuchanie o datach nie jest nawet ciekawe dla dzieciaków, które w dobie TikToka potrzebują na każdym kroku coraz więcej wrażeń. Powtórzę jeszcze raz, w dziwnych czasach przyszło nam żyć, panie i panowie. Następny temat. Now, ministers at Westminster have unveiled plans for what they say is a green industrial revolution to hit the UK target of net zero carbon emissions by 2050. Brytyjski rząd ogłosił 10-punktowy plan zielonej rewolucji przemysłowej, której celem jest osiągnięcie do 2050 roku zerowej emisji netto gazów cieplarnych. Plan zakłada m.in. zakaz sprzedaży nowych samochodów z silnikami spalinowymi od 2030 roku. Choć ten rok obrał zupełnie inny kurs niż się spodziewaliśmy, Wielka Brytania spogląda w przyszłość i korzysta z okazji, by budować bardziej ekologicznie. Uzdrowienie naszej planety i naszych gospodarek mogą i muszą iść w parze. Oczekując na przyszłoroczne spotkanie na szczycie klimatycznym, przedstawiam ambitny plan zielonej rewolucji przemysłowej, która zmieni sposób, w jaki żyjemy w Wielkiej Brytanii. Jest to wspólne globalne wyzwanie. Każdy kraj na świecie musi podjąć działania w celu zabezpieczenia przyszłości planety dla naszych ludzi, wnuków i przyszłych pokoleń, oświadczył premier Boris Johnson. Zgodnie z planem od 2030 roku zakazana zostanie sprzedaż nowych samochodów z silnikami spalinowymi, zarówno benzynowymi, jak i diesla, a od 2035 roku także hybrydowych.
Zakaz sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi po raz pierwszy ogłoszono w 2017 roku, ale wówczas miał wejść w życie w 2040 roku, a w lutym tego roku przesunięto tę datę na rok 2035. Aby ta zmiana weszła w życie, 1,5 miliarda funtów zostanie wydane na rozbudowę punktów ładowania samochodów elektrycznych, 582 miliony na ulgi mające zachęcać do zakupu takich samochodów, a prawie 500 milionów w ciągu najbliższych 4 lat na rozwój i produkcję akumulatorów do nich. Plan brytyjskiego rządu zakłada również rozwój morskich farm wiatrowych tak, aby 4-krotnie zwiększyć ilość wytwarzanej energii, rozwój energii wodorowej i dążenie do wytwarzania do 2030 roku energii wodorowej na potrzeby przemysłu, transportu i gospodarstw domowych. Rozwój energetyki jądrowej jako czystego źródła energii zarówno poprzez budowę dużych, jak i małych reaktorów nowej generacji. Planowany jest też rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego, transportu rowerowego oraz stwarzanie warunków zachęcających do poruszania się piechotą. Rząd w ten sposób zamierza wspierać badania w dziedzinach trudnych do zdekarbonizowania, jak transport lotniczy czy morski, tak aby uczynić go bardziej ekologicznym. W przyszłym roku ma przeznaczyć 1 miliard funtów na poprawę energooszczędności zarówno budynków użyteczności publicznej, jak i budynków mieszkalnych. And it hopes that 250,000 new jobs will be created in the region. Skoro mówiło się o tego typu zakazach już jakiś czas temu, ale nie spodziewałem się, że planowane zmiany nadejdą potencjalnie jeszcze szybciej niż zapowiadano wcześniej. No bądźmy szczerzy, zielona rewolucja, jak dobrze by nie brzmiała na papierze, to nie wyeliminuje przecież tych wszystkich samochodów spalinowych BET E36 driftujących na każdym kroku, kiedy tylko spadnie deszcz. No nie ma na to szans, a jeżeli chcielibyśmy to nagle wyeliminować, to by było dopiero nieekologiczne. Sama ta huczna, zielona rewolucja nabiera coraz bardziej na tempie, gdy Bidon zostanie prezydentem, też ma zamiar bardzo pójść w takim kierunku. I nie dziwne, energia odnawialna jest teraz po prostu modna i się opłaca to robić. Co by nie mówić o tym, że baterie są równie szkodliwe co spalinówki, to jednak fakt, że za pomocą zainwestowania w panele możemy sobie zasilić w domu komputer, samochód, lodówkę czy inne sprzęty elektroniczne. Do czasu, aż to opodatkują, bo na pewno tak się stanie. Oczywiście nie jest to rozwiązanie dla każdego, no i właśnie no, na drogach dzięki tym zmianom będzie kolejny powód do kłótni wśród społeczeństwa, bo są ludzie, których zwyczajnie nie stać na takie rewolucyjne zmiany, które mają być oparte na zmianach w prawie. Co wy o tym sądzicie? Podzielcie się w komentarzach, a teraz lecimy z kolejnym tematem. I'm the one who writes your name in black marker on your Starbucks cup. Zabrania się rozmowy o Maurycy. Taki zakaz widnieje w jednym z barów w Rzymie, który stał się tym samym swoistą oazą spokoju. Klientom sugerowane są inne tematy do dyskusji, wszystko po to, by choć na chwilę przy filiżance kawy zapomnieć o pandemii. Pomysł ten, jak podkreślają w barze, w południowo-zachodniej części wiecznego miasta, bardzo przychylnie czy wręcz entuzjastycznie przyjmowany przez klientów. Zauważyliśmy, zwłaszcza po wakacjach, że ludzie zamknęli się w tunelu złych emocji. Wszyscy byli przeciwko wszystkim, powiedziała właścicielka baru Christina Mattioli. Jak dodała, patrząc na nastrój panujący wśród klientów, postanowiła przekonać ich, że jakoś trzeba żyć. Przestrzegając wszystkich norm prewencji, musimy pamiętać, że są też inne sprawy, które nam umykają, że musimy kontynuować normalne, codzienne życie, podkreśliła Mattioli. Wraz z obsługą postanowiła zawiesić nad barem kartkę zakazującą rozmów o pandemii, która od razu została bardzo dobrze przyjęta przez klientów. Lokal stał się zaś dzięki temu popularnym miejscem w okolicy. Nasi goście docenili tę inicjatywę. Mówią nam, nareszcie możemy wypić kawę w świętym spokoju, trochę się pośmiać i pożartować, załagodzić całą sytuację, wyjaśniła właścicielka. Odwiedzający to miejsce mieszkańcy dzielnicy mówią, że zdają sobie sprawę z powagi pandemii, ponieważ jednak budzi ona niepokój i lęki, ważne jest to, by móc na chwilę o nich zapomnieć. Klientom proponuje się również na wywieszanych kartkach inne tematy dyskusji przy cappuccino czy espresso, na przykład o celebrytach, albo kto wygra popularny program telewizyjny. Żelaznym tematem jest też zawsze piłka nożna. My name should be trouble. A
To w sumie całkiem fajna sprawa. Może w ogóle w miejscach publicznych, gdzie rozlewany jest alkohol, powinny być odgórne zakazy rozmawiania na różne tematy. Wiecie, ile by to konfliktów zażegnało? W tych czasach i tak niektórzy nawet nie mogą z babcią porozmawiać, bo jest ona za inną partią polityczną niż my. No i to jest przykre, że rodząc się w Polsce, masz z góry przypisanego wroga. Kibole mają gejów, Jurki z Twittera mają prawaków, a Stonuk ma Ziobrę. Szkoda, bo ludzie zapominają pomału o tym, że wszyscy jesteśmy Polakami, a to są sprawy czysto ideologiczne. A to, że dzielimy się na społeczności, zamiast wspólnie walczyć o naszą przyszłość w jakikolwiek sposób, wolimy się kłócić o to, że ten chce pójść do kościoła, a ten nie chce. Ciekawe, kiedy się ockniemy, bo no, ciężko będzie to teraz naprawić. Może chociaż drętwe suchary co nieco posklejają. Miałem w lodówce pół litra. Syn wypił, zalał wodą i schował z powrotem do lodówki. No i wieczorkiem przyszedłem do domu, chcę się napić. No i się okazuje, że nie mam węchu, nie mam smaku. No przeraziłem się. Tego suchara mamy od Joanki Soko, za co szacuneczek i dostajesz od nas złotą wódeczkę. A jeśli ty chcesz dostać złotą statuetkę, to koniecznie dołącz do naszej grupy facebookowej Podstawki Macieja, reaktywacja, na którą serdecznie cię zapraszam, i to tam pisz swoje suchary. A tymczasem, zanim się pożegnam, przypominam raz jeszcze o materiale specjalnym na kanale Kto Wygrał na temat brzęczka. To jest chyba historia, sylwetka, która ciekawi nawet nie fanów sportu. A jeśli jesteście fanami sportu, to dodatkowo zasubskrybujcie kanał Kto Wygrał i wciśnijcie tam dzwona, bo co poniedziałek o 17 pojawiają się świeżutkie newsiki sportowe. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia na Kto Wygrał. Hej! Alabama, 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 skreślona X-em jak flaga, Alabama, Alabama, pam, 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 plastikowa sztuczna baba, Alabama, 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 mi wchodzi na głowy tu każda rano, dostaniesz swój plik, nie chcę cię widzieć, wyjdź za drzwi, piszesz mi to na privie, piszesz mi to na...